Dzień dobry, z tej strony Wilku, a jest ze mną, słuchajcie, nikt inny, a Ragnarok. A dzisiaj gościmy w pewnym miejscu zwanym Wilczą Watachą, to jest taka nora moja własna, gdzie spotykają się miłośnicy gier RPG, gier komputerowych, planszowych, fantastyki SF i ogólnie rozumiani ludzie, którzy pasjonują się do krwi grami. Przyjęliśmy dzisiaj formułę tak naprawdę wspólnie z Wojtkiem, z Ragnarem, że będziemy w miarę możliwości odpowiadali na pytania tutaj i obecnych, jeżeli takowe będą, a jeżeli nie, to będziemy i sami tworzyli sobie takie pytania, zadający sobie nawzajem, jeżeli takich oczywiście i pytań zabraknie. Będzie to wyglądało tak, że najpierw się oczywiście przedstawiliśmy, tak, czyli formułę podcastu zachowaliśmy, ale dobra. Jesteś samolubny, tak. Nie dałeś mi nawet dojść do właśnie próbuję prezentację. Ja już zgłaszam sprzeciw. No po prostu to jest typowe, słuchajcie, dla Wojtka, jeżeli to wszyscy słyszycie, wszedł mi w zdanie. Właśnie chciałem zrobić takie uroczyste tadam, teraz mówi Ragnar, przywitaj się. Cześć. No widzicie, ja wiedziałem, że tak będzie, że będzie to tylko suche części, niezwykle oziębłe. Ja nie wiem, co z nim ta narzeczona zrobiła, ale okej. Okay. Wracając do rzeczy. Wojtek, pierwsze pytanie będzie ode mnie, bo podejrzewam, że reszta będzie zadawała je po czasie. Powiedz mi, jakie było największe zaskoczenie, jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o gry w roku 2017, jeżeli chodzi o rynek RPG, czy może w ogóle jakieś gry, które, nie wiem, spowodowały, że spadły ci pończochy z tyłka? Wiesz co, przez chwilkę przyszło mi na myśl, że tak i ze strachem już odczułem wrażenie, że zaczęłeś mnie pytać, jakie było twoje przeczucie w momencie zaręczyn albo coś w tym rodzaju, skoro wracaj do mojej narzeczonej. O tym natomiast też porozmawiamy. Oj nie. Natomiast jeżeli idzie o gry RPG, to ci powiem szczerze, że w tym akurat w ostatnim okresie mało było produkcji, które mnie jakoś specjalnie zaskoczyły. Natomiast to, co mógłbym uznać za niezwykle pozytywny wręcz aspekt growy, no to jest wydana niedawno, w zasadzie kilkanaście dni temu, gra o tytule Battle Chaser Night War, która łączy w sobie troszeczkę JRPG ze stylistyką takie jakby mroczno-europejskiego fantasy. Jeżeli znasz kreskę, jaka jest używana w Darksidersach, jedynce jak i dwójce, no to właśnie za, powiedzmy, komiks, który był pierwowzorem dla omawianego tytułu, użyczyła właśnie talentu ta osoba od Darksidersów, dlatego wszystko to jest określone piękną grafiką. Jest to turowy RPG z otwartym światem, w takim jakby systemie, że poruszamy się po mapie, możemy trafić na przeciwników, ale możemy ich też, powiedzmy, omijać. Są losowe dungeony, to tutaj jest troszeczkę też z roguelike'a. Naprawdę wielki pozytyw i co najważniejsze, jest to gra taka raczej nie z kategorii AAA, a tych bardziej niszowych. Natomiast jeżeli mówisz o innych tytułach, które wychodziły, słuchaj, nie miałem za bardzo nawet czasu, żeby je ograć, ale jeżeli zapytasz o strategię, to się raczej wypowiem dużo bardziej. Nie ma, wiem, że ty ostatnio zakupiłeś Alexa i czy podoba ci się ten tytuł? Wiesz, ja nawet poprowadziłem takiego streama na początku, na otwarcie Alexa. Oczywiście pobrałem go z opóźnieniem, więc wszyscy wielcy youtuberzy wyprzedzili mnie z tym streamem. Natomiast kurde, może inaczej. Pierwsze jakieś takie zdarzenie moje z Alexem to było tak, mówię, kurczę, Gothic, nie? Gothic tylko z karabinem tak naprawdę. Gra jest niezwykle toporna. Naprawdę toporna. Taki, bo oni po prostu idą tradycją. Robią toporne gry dla graczy, którzy czują jakiś olbrzymi sentyment czy resentyment do pierwszych tytułów serii. Tylko że tym razem i miecze, i topory, chociaż nie do końca, zastąpili karabinami. Nie będę opowiadał fabuły, bo myślę, że wszelkim fanom Gothica, tudzież ludzi, którzy lubią i Piranha Bytes, nie jest to obce. Natomiast gra jest bardzo gotikowa, jest też niezwykle obszerna i uwaga, nie jest łatwa. Tak naprawdę gra nie ułatwia. Pierwsze 15 poziomów to w zasadzie było nic innego jak siedzenie w mieście, wypełnianie kolejnych misji, no nietypowo, takich typowo gotikowych, czyli przynieść, podnieść, pozamiataj, tak? Skończ zabić 30 kurczaków, przynieść do jakiejś kobietki. A później dopiero zaczyna się wyzwanie z niezwykle, no znowu użyję tego słowa, może będę się powtarzał, topornym systemem walki. No jest po prostu kompletnie w mojej opinii, nie dość, że lekko zbugowany, to no giniesz czasami nie wiesz z jakiego powodu, nie? Skoczę na przykład metr nad ziemią i ginę. Takie są błędy, to w ogóle jest jakaś wielka katastrofa. Ale fabularnie, tutaj dodam, gra jest niezwykle ciekawa. Jest niezwykle bogata w wątki poboczne, jest ich naprawdę od zatrzęsienia. I co więcej, oni w końcu poszli chyba trochę śladem Wiedźmina
i dali możliwość nieliniowego prowadzenia rozgrywki, co jest niezwykle ważne. To znaczy, że jeżeli gramy tak naprawdę, to w ramach podjętych decyzji możemy co chwila zmieniać frakcję, to jest raz, podejmując te decyzje i nadajemy ton tej fabule, jeżeli chodzi o przybranie jakiegoś kierunku, którym chcielibyśmy i słuchajcie, i obrać. Ja może inaczej, jeżeli jesteś fanem Alexa, jeżeli jesteś fanem Gothica, to absolutnie jest to gra dla ciebie, ale jeżeli nie jesteś fanem postapokalipsy, to już niekoniecznie. Dla mnie to jest takie wymieszanie trochę Fallouta, jeżeli chodzi o te elementy postapokaliptyczne, ale to każda gra postapokaliptyczna będzie się z Falloutem kojarzyć, to przynajmniej moje mniemanie. No i oczywiście toporności Gothica z naprawdę sprawnie poprowadzoną fabułą. To nie jest, broń Boże, Ryzen, na który ty i narzekałeś. Słuchajcie, ja tak przy okazji przypominam, że jeżeli chcecie nam zadawać pytania, to zadawajcie nam na czacie pytania, kochani, jeżeli macie jakieś. I tyle. To jeżeli chodzi o grę Alex. Wojtek, czy ty widziałeś, ja teraz tobie zadam pytanie, grę Mass Effect Andromeda? Słuchaj, wiedziałem i kompletnie nie mam nawet ochoty w to grać, z uwagi na to, że im dalej w Mass Effectach, zaraz mnie nazwiecie jakimś heretykiem albo co gorsza osobą, która powiedzmy źle wypowiada się na temat tytułów, bo ja uważam, że najlepszym z Mass Effectów była jedynka, gdyż jedynka była RPG-iem, dwójka to już był shooter z połączeniem RPG-a, trójka natomiast już jest całkowity shooter. Im dalej BioWare szło w tworzenie może nie bardzo fajnej wizji wykreowanego świata, bo mi się to podobało pod kątem całego stworzonego uniwersum. Ja czytam wszystkie książki, jakie są dostępne z uniwersum Mass Effecta. Mam je na półce, stoją fajnie i większość z nich mi się nawet podobała. Natomiast Andromeda, ja jej nawet nie kupiłem, wiesz, nawet nie zamierzam jej kupić. Po prostu poprzestałem na przejściu dwójki, nie skończyłem jeszcze nawet Mass Effecta trójki, dlatego nie odpowiem ci na to pytanie. Uważam, że jest to już troszeczkę ciągnięcie dodatkowych pieniędzy z fanów tytułu, ale jeżeli mi pozwolisz, chciałbym wrócić troszeczkę do Alexa, o którym mógł troszeczkę więcej też powiedzieć. Mam wrażenie, że osoby, które siadają do Alexa, muszą pogodzić się z faktem, że jest to właśnie tytuł niemieckiego studia Piranha Bytes, a tym samym zgodzić się na wszystkie jej bolączki, toporność, błędy i to, za co tak naprawdę ludzie kochają gry z serii Gothic. Zauważ, że gry Gothic i gothicopochodne są zawsze nieprawdopodobnie właśnie toporne. To nie jest nowoczesna forma RPG-a. To nie jest gra taka jak Wiedźmin z ciekawymi questami, a mimo wszystko przyciąga do monitora jak magnes. Jest w tym jakiś taki klimat, jest w tym jakaś magia, co natomiast w Alexie mam takie właśnie zastrzeżenie do połączenia tej technologii z zrobienia takim technofantazy. Natomiast powiedziałeś, że w tej grze albo się strzela, albo się gra, albo się walczy. Ja się spotkałem też z opiniami, że głównie broń dystansowa służy do, powiedzmy, zwabienia przeciwnika i raczej nie da się tego używać na cały czas jako głównego środka oręża i częściej będziemy jednak zmuszeni do korzystania z tradycyjnej formy walki, która tak samo jak patrzę na wszystkich filmach, jest dokładnie wypisz, wymaluj to, co było w Risen, bo może nie w Gothicu. Gothic miał przynajmniej jedynka i dwójka, miał bardziej zaawansowane walki oparte na skomplikowanej klawiszologii dopiero w trójce. Zastąpili to, jak ja to nazywam, systemem debilo-friendly. I można było już ciachać tak naprawdę na wszystkie strony. A ja ci powiem, że ostatnio właśnie odświeżyłem sobie tytuł Piranii. Chciałem przejść wreszcie pierwszego Risena i bardzo duże rozczarowanie. Mam wrażenie, że od czasu Gothica trójki, który był rozbudowany w niesamowitym wręcz poziomie w stosunku do poprzednich części, tak Risen przeszedł pewien regres pod każdym względem mechaniki rozgrywki. Ja się bałem tego samego w Alexie, że to będzie jeszcze bardziej okrojony Gothic. Nie wiem, prawdopodobnie skuszę się na tą grę po jakiejś premierze, ale jeżeli idzie teraz znowu wracając do tego tematu Mass Effectów, no to niestety moje Mass Effecty zakończą się prawdopodobnie na dwójce i może kiedyś skuszę się na trójkę. Ja tutaj dodam w tym momencie, już do Alexa nie będę wracał, bo powiedziałem jakby swoją opinię. Ja natomiast powiem ci szczerze, że ja kocham uniwersum Mass Effect od początku. No, to jest jeden z pierwszych takich RPG-ów pełnoprawnych, jeżeli chodzi o space operę tak naprawdę, czyli gatunek space operowy, który no, potrafił, jakby nie było, ze względu na duży kunszt studia BioWare, wcisnąć w podłogę. Nie do końca zgodzę się z tobą, że trójka była typowo taka i FPS-owa, jak mówisz, bo jednak fabuły było tam całkiem dużo.
Natomiast zawiedziony jestem decyzją BioWare o wstrzymaniu w tej chwili prac nad wszelkimi dodatkami, jeżeli chodzi o Andromedę DLC-kami, tylko dlatego, że no, grupa osób zebrała się i zaczęła hejtować na to, jak wyglądają twarze. Oczywiście można dużo zarzutów, to co człowiek, to różnego rodzaju opinie dawać tej grze, tak? Nadmiar przesadnego promowania homoseksualizmu. Nie dlatego, że jestem przeciwnikiem, broń Boże, nie jestem. Natomiast uważam, że oni tam tego nie zrównoważyli, jeżeli chodzi o taką tolerancję w sposób odpowiedni dla jakby nie było dużej rzeszy graczy. To jest jedna rzecz, jeżeli chodzi o takie rzeczy bardzo delikatne. Druga rzecz to na pewno to, że w mojej opinii ta epickość w wypadku Andromedy była w wypadku fabuły no niezwykle przesłodzona. Natomiast to, w jaki sposób zrobili grę, te wszystkie widoki, te wszystkie planety, sama mechanika rozgrywki, przynajmniej w mojej opinii była no całkiem niezła. No nie bardzo dobra, bo faktycznie, żeby nazwać grę, dać jej przydomek AAA+, to trzeba się naprawdę postarać głównie z fabułą, jeżeli chodzi o to, jak gracze w ramach imersji będą tą grę odczuwać. Ja przeżyłem grę mocno, przeżyłem również to, że rok po, może nie cały rok po premierze oni zrezygnowali. Później okazało się, że po prostu BioWare, jakby niejako przyznał się później w publikacjach prasowych do tego, potraktował odnowienie marki jako no coś, co było i zeszło na drugą pulę ze względu na nowe tytuły, które się pokazują w ich portfolio. Natomiast uważam, że ta marka nie może tak po macoszemu być traktowana i mam nadzieję, że za rok, za dwa, a podejrzewam dopiero za jakieś 4-5, zostanie i odrestaurowana. Kolejny tytuł niezwykle ważny, zaraz wrócę tutaj do pytania Quadrosa, który zadał mi pytanie, co myślimy o Cieniu Wojny, czyli Shadow of War. No właśnie też się zastanawiałem, czy padnie jakieś pytania na temat najnowszych tytułów, które dopiero się ukazały. Tak, ale tak właśnie padło, więc za chwileczkę wrócę, ale zadam jeszcze pytanie poprzednie. Na pewno widziałeś, a nawet więcej, jestem więcej niż pewny, że widziałeś taką grę na PS4, która jest po prostu boska, naprawdę, uważam, że jest piękna. Twórcy Wiedźmina wysyłali gratulacje, oklaski, kciuki w górę. A mówię oczywiście o Horizon Zero Dawn, która po prostu, powiem szczerze, mnie, pomimo tego, że byłem pełen obiektywnych, nieobiektywnych, sceptycznych i nastrojów przy starcie tego tytułu, no wbiła mnie w fotel. Gra jest przepiękna. Czy spotkałeś się z tym tytułem, Ragnar? Powiedz, że się spotkałem, mam nawet dość zabawne wspomnienia, bo był to prezent, jaki otrzymałem od właśnie drugiej mojej połówki na urodziny. I wyobraź sobie, że od tamtego czasu, od czasu maja, jeszcze jej nie uruchomiłem. Nie wiem po prostu kiedy. No to jest jakaś wielka katastrofa. Słuchajcie, ja w tym momencie powinienem ogłosić, nie zaręczajcie się, bo skończycie jak Ragnar i będziecie tylko nagrywać jakieś kuchenne rewolucje. No to... Słuchaj, nie kuchenne rewolucje, tylko chińszczyzny. Nowy odcinek powinienem nagrać z tego. Natomiast jeżeli idzie o Horizon Zero Dawn, to ja mam w stosunku do tej gry akurat inne plany. Chciałbym ją umieścić na kanale w formie Let's Playa, ale prawdopodobnie będzie to, zagrajmy tak na ślepo, że totalnie nie wiem o co chodzi i z czym to się je. Będę się po prostu uczyć gry na wizji i to jest, powiem ci, jedyny sposób w ostatnim czasie, który mogę sobie pozwolić na poznanie jakiegoś nowego tytułu, bo jeżeli mam powiedzieć, żeby móc siąść i coś nagrywać, no to się rozbija to wszystko albo że coś się robi, albo że jakieś zadania się pojawiają w domu i tak dalej, a to praca. I na to nagrywanie jest coraz mniej czasu. Wkroczyłeś w końcu w dorosłość, chłopie. Tak. Ty, wiesz co, ty mi to z dorosłością tu nie wyjesz. Jeszcze się czuję duchem młody. Mam dopiero pod 30. I nawet się z tym nagrywaniem nie powiem, czasem są problemy, bo powiedzmy jest sytuacja taka, że mam jeden dzień wolny, no to fajnie, poświęcę go sobie na nagrywanie, a później widzowie mi dają różne rady i twierdzenie, że ja nie słucham rad i w ogóle gram sobie jak chcę, mam gdzieś w czterech literach wszelkie komentarze dotyczące rozgrywki i tak później sobie patrzę, to odpowiada się na ten komentarz, patrzę ile mam odcinków w zapasie, mam tylko 22, no to tam ustosunkuję się w kolejnym, nie 23. Do generalnie dawanych uwag. To jest taka zabawna forma. Natomiast wiesz co, wróćmy do tego też tematu growego. Czy ty miałeś okazję zagrać tego Shadow of War, nową grę w Uniwersum Władcy Pierścieni? Bracie, oczywiście, że zabijałem orki. W ogóle takie pytanie, ja nie wiem, czy nie powinienem się obrazić.
Ja już zagrałem to w dniu premiery, ba, nawet zakupiłem i uzbroiłem się w Gold Edition, czyli w złotą edycję, która wyszła. Nie wiem po jakiego grzyba tak naprawdę, bo zaraz oczywiście pewnie będziemy rozmawiać o tym, co mi zapowiadałeś, czyli mikrotransakcją, ale to za chwileczkę. Słuchajcie, tak, oczywiście grałem, przeszedłem całościowo wszystkie rozdziały, jak to niektórzy moi widzowie tutaj obecnych wiedzą, i przeszedłem na 100%, czyli zdobyłem platynę. Chyba zdobyłem, nie, chyba kłamie, chyba nie zdobyłem, dopiero zdobędę, bo nie udało mi się zaliczyć i tych multiplayerowych funkcji różnego rodzaju, które tam są. No, ale jeżeli chodzi o fabułę, z całą pewnością znalazłem wszelkie możliwe znajdźki, bo ja jestem szperaczem straszliwym. Jakie odczucia? Słuchajcie, oni wycisnęli z tego systemu, jak on ten system się nazywa, już nie pamiętam, pomóżcie mi na czacie. On ma nazwę swoją, ta mechanika. Siódme poty i zrobili to w doskonały sposób. Naprawdę, jeżeli chodzi o mechanikę gry, o wykorzystanie oprogramowania, o przepiękne widoki. Ja czułem się w niektórych miejscach jak w Carmoen, śmiałem się, wychodząc na szczyt wieży podbitej przez siebie fortecy. Coś pięknego. Poza tym każdy z orków gdzieś tam jest generowany, jeżeli chodzi o taki dramatis personae, czyli indywidualne cechy, losowo. I rzadko się zdarza przez całą grę, a nie wiem, zajęło mi wszystko jakieś 90 godzin przejścia z przerwami, którego gdzieś tam i zniewoliłem, tak, w ramach tej funkcji zniewalania przez świetlistego władcę. Miał inny charakter, inne obyczaje i różny zestaw zdolności. Gra jest znakomita, ale nie mogę tego powiedzieć oczywiście do końca fabule, bo fabuła była zbyt taka epicko nużąca jak dla mnie. Jedni powiedzą, że taka tolkienowska, ale brakowało mi takich nawiązań humorystycznych, na przykład poza jakimiś tekstami orków zabawnymi, chociażby jakiegoś questu z tym krasnoludem z pierwszej części, nie pamiętam jak się nazywał, teraz nie pomnę. I to dla mnie było przygnębiające. Walka... Powiedz mi jedno, skoro spędziłeś tak dużo gry w tym czasie, jak tu świat? Czy to jest faktycznie otwarta struktura, czy mamy do dyspozycji cały Mordor, czy wygląda to jakoś nie? Nie, to jest podzielone, słuchaj, te krainy są podzielone na bodajże raz, dwa, trzy, cztery, chyba pięć krain tak naprawdę, plus to, co jest w multi, które i podbijasz. Czyli tak, najpierw lądujesz pierwszej w ramach liniowej fabuły w jednej krainie, a później powoli gra uczy cię, jak grać tak naprawdę, przechodząc do kolejnych krain, czyli podbijać fortece, podbijać te wszystkie tereny i zniewalać orków, tak? Kolejnych, żeby tworzyć sobie własną, unikalną armię. To już jest tak w poprzedniej części. A jeszcze jedno pytanie, bo akurat mam sentyment do tej twierdzy, czy może w grze występuje szansa na odwiedzenie Barad-dûr? Wiesz co? Nie. To znaczy, wydaje mi się, że... Stop. Barad-dûr tak naprawdę, ja trochę będę spoilerował, więc uwaga, ustrzegam, to będzie mały spoiler, więc możecie sobie przesunąć. Pod Barad-dûrem walczysz, Ragnar, w końcowej walce. To znaczy nie w samym Barad-dûrze, ale tak mi się przynajmniej wydawało, jak grałem i przechodziłem finalny quest. To dochodzisz faktycznie, masz walkę z Sauronem na końcu. Nie powiem, jak się skończy, bo naprawdę nie chcę spoilerować. Natomiast masz inne jakby i znane i miejsca, które znane są z sagi. Widziałem natomiast, że tam jest jeszcze Minas Morgul i kilka innych stwierdzeń. Wiesz co, na grę się zasadzam, na pewno, bo pierwszą część przeszedłem, to była chyba nawet pierwsza produkcja, którą kupiłem razem z PlayStation 4, bardzo mi się podobało, mimo że ja nie przepadam za grami asasynopodobnymi albo Batmano-podobnymi. Tutaj natomiast był wyjątek. Fantastyczny system walki, fajnie zrealizowana fabuła, odbiegająca mocno od kanonicznego tolkienowskiego Śródziemia, bo no, co jak co, ale żeby zrobić teraz jakąś fajną, ciekawą grę w uniwersum tego cudownego twórcy, trzeba pójść na przekór literaturze, trzeba pójść na przekór przekonaniom dotyczącym spójności ze światem i wymyślić coś, co można wpisywać w ramy tej fabuły, ale jest to równocześnie jego odskocznia i pewna możliwość dywagacji historycznej na ten temat. I moim zdaniem tutaj twórcy wywiązali się po prostu obłędnie z tego zadania. Zarówno pierwszy, to chyba był Cień Wojny, nie, Shadow of Mordor chyba, jak i ta druga część będzie na pewno na mojej liście priorytetowych zakupów. Mam nadzieję, że może też stworzą trzecią część, ale powiem ci też z innej bajki, że mi generalnie się marzy taki jakiś duży RPG w świecie Władcy Pierścieni. Kiedyś była
nawet tak, kiedyś był nawet taki projekt Białej Wieży, czy tak, tak, ta gra się chyba tak nazywała, ale została uśmiercona na poziomie planowania, więc miała dotyczyć całego Śródziemia i miała być RPG-iem troszeczkę takim jak Dragon Age z mechaniki rozgrywki. Niestety nigdy to nie doszło do skutku, a ja bym chciał na przykład zobaczyć jakieś taką grę, która właśnie opowiada albo ma da możliwość zwiedzenia całego Śródziemia, coś wielkiego, może coś jak Skyrim, coś jak The Elder Scrolls, żeby wpisać to w te ramy. Nie musi być ściśle odwzorowana cała fabuła Tolkiena, ale weźmy na przykład sam świat. Weźmy na przykład pierwszą erę, drugą erę, erę elfów, walkę z Melkorem i tak dalej. No, to by było moim zdaniem coś pięknego. Jest to kopalnia po prostu pomysłów dla kolejnych gier z tego uniwersum i czemu właśnie nie osadzić może trzeciej części i zrobić z tego trylogię, tylko już z innym bohaterem, prawda? Dotyczącą czegoś innego. Powiedzmy tak jak z Assassinem, że mechanika rozgrywki pozostaje podobna, ale bohaterowie się zmieniają, a są oni tam powiedzmy połączeni jedynie jakoś tam w formie tego całego animusa i tak dalej. No, powiem ci, że jeżeli są te duże serie, takie jak Assassin's Creed, Batman, to akurat Shadow of, czy właśnie Władca Pierścieni, ale się zamotałem, były tym tytułem chyba jednym, który chciałem zobaczyć w tej wersji. A ty? Wiesz co, ja bardzo bym chciał oczywiście, bo wiesz, no, wiesz, jeżeli chodzi o ekranizację, no historia Beren i Lúthien, tak, czyli osób, które, imion osób, które znajdują się na grobie profesora Tolkiena i jego żony, to można by tworzyć i cały pełnometrażowy, piękny film o tej całej historii. Czy w ogóle właśnie, jeżeli chodzi o no, władcę pierwszego przed Sauronem Mordoru, tak? Melkora bodajże, jeżeli dobrze pamiętam, to też, tak? No, tego jest dużo. Ja myślę, że wszystko opiera się tak naprawdę o prawa. Ja nie wiem, jak to wygląda z punktu widzenia licencji, jak tam profesor Tolkien i jego rodzina do tego podchodzi, czy sprzedali całe prawa do wszystkich książek, czy tylko do części. Może być to kwestia rzecz jasna dyskusyjna i myślę, że przy wykorzystaniu jakby tych wszystkich podań, legend, niedokończonych opowieści, to tam oto trwają batalie. Ci ludzie już zarobili po prostu dużo pieniążków i myślę, że nie chcą w swojej opinii, bo ona jest na pewno w jakiś sposób subiektywna, kalać jakby tej literatury zbyt dużą komercjalizacją. Tak mi się przynajmniej wydaje, przynajmniej z tego co czytam o artykuły i wypowiedzi osób związanych z rodziną. Oni zresztą się bardzo denerwują, widząc te ekranizacje czy egranizacje, które pojawiają się, bo nie do końca one są zgodne z ich oczekiwaniami. Ja mam inną opinię, bo uważam, że zarówno film, jak i gra stanowi świetną ilustrację i co więcej bardzo zachęca młodych ludzi, a to jest bardzo dobre, do tego, żeby jednak w ten świat się i w ramach tej imersji i wciągać i ciągnąć z niego wszystko, co najlepsze. To jest po prostu piękne. No, za to kochamy fantastykę, tak? A pamiętajmy, że jednym z prekursorów najważniejszych w historii literatury fantasy jest profesor Tolkien, chociaż on się od tego odżegnywał i nigdy, zawsze zaprzeczał, on nie jest żadnym pisarzem fantasy. No ale, no cóż, my sądzimy inaczej. Także tak jak powiedziałeś, ja bym chciał zobaczyć historię Szeloby chociażby, tak? No właśnie, tam jest taka ciekawa sytuacja, jeszcze wrócę, słuchajcie, bo dużo osób tak naprawdę gdzieś potępia to, że Szeloba, czyli pajęczyca, została zantropomorfizowana w grze, to znaczy przybiera ludzką postać. Nie wiem, czy to widziałeś. Wiesz co, widziałem. Generalnie troszeczkę historię Szeloby znam, bo ona jest chyba jednym z dzieci Ungolianty, jak się to ta pokraka nazywa z innego kontynentu, który był na zachodzie. Wielkiego pająka demona, który żywił się światłem. I Melkor obiecał mu energię chyba tam słońca i on później ją oszukał. I co najzapewniej, że to z tego, co tam kojarzę, jeszcze to Ulgolianta prawie zabiła Melkora, jak się wkurzyła. Więc czy spersonifikowanie natomiast Szeloby jest czymś złym? Nie, dlaczego nie? Zrobili z niej nie potwora, a bardziej takiego demona. Może pokusę, coś w tym rodzaju? Nie, ale tutaj jest pokazana tak naprawdę nieszczęśliwa miłość, bo okazuje się, tak przynajmniej jak ja zrozumiałem z fabuły, że Szeloba była nieszczęśliwie zakochana w Sauronie. Ona dosłownie, tak, ta jej wersja człowiecza, tak naprawdę widać, że była, że no jak prawdziwa kobieta, tak, no bo tutaj miała postać kobiety, ona z nienawiści do Saurona, ponieważ jakby oddał jej wrogom, i tą jej miłość, tą mroczną miłość i odrzucił, to mściła się, pomagając później świetlistemu władcy, tak naprawdę, starając się tego Saurona zniszczyć. No to taka typowa zemsta, tak? No, nie jest to postać jednoznaczna, tak naprawdę. Wyobraź sobie teraz taki związek Sauron z Szelobą i humorystyczny komiks, który będzie opowiadał o tych dniach.
Muszę lobby. Ludzka wyobraźnia. To byłoby ciekawe do oglądania. Ludzka wyobraźnia nie zna granic. Ja myślę, że jeżeli ktoś kiedykolwiek udostępni prawa, to wszystko się może zdarzyć i jakieś kolejne mezalianse, tudzież i związki mogą się i pojawić, łącznie, że Gimli będzie, nie wiem, ożeni się z Legolasem. Nie, no jasne. Kurde, stary, to wszystko jest możliwe. Szeloba krzyczy w złości do Saurona. Sauron, przewin dzieci, bo się załatwił. Sauron podchodzi z pieluchami i nagle z takim debilowatym wyrazem twarzy do Szeloby. Kochani, ale są tylko dwa otwory na nogi. Nie? Ale stary, Kalasz teraz, ja myślę, że fanowie Śródziemia mogą się zbuntować. Moja wyobraźnia będzie niczym traktor spuszczony z pagórka. No popłynąłeś teraz troszeczkę, no ale trudno, jakoś z tym się wszyscy musimy pogodzić. Wróćmy jednak do Horizon Zero Dawn. Czy widziałeś jakiegokolwiek let's playa z tego tytułu? Nie, ja unikam tego jak ognia. Ja tylko przeglądam techniczne, zjawiskowe trailery, które opowiadały o wspinaniu się na żyrafopodobne stwory z dyskogłowami i cały czas się przymierzam, nie czytałem nic dosłownie na ten temat, nie znam fabuły, wiem tylko, że chodzi o to, że świat już jest w jakimś tam apokalipsie i nie wiadomo, co się tak naprawdę stało i ona tam jakby stara się odkrywać. Ja tutaj w tych takich materiałach, które... przepraszam, bo ktoś mi napisał komentarz, masz wspaniały umysł. No właśnie, właśnie masz miłośnika, dobrze. Maćku, dziękujemy ci. No, dalej. Więc... Czekaj, bo się aż się zagubiłem. Ja to mam widzę powiązania z Planetą Małp. Nie wiem, tak jak ty, że z tą starszą oczywiście edycją Planety Małp, że też była jakaś apokalipsa. Powiedzmy, ci główni bohaterowie starają się odkryć, co się tak naprawdę stało i później dowiadują się, że jednak to jest Ziemia, na której oni wylądowali. Tylko wiele, wiele, wiele setek lat później. No i się tak zastanawiam, czy twórcy, przynajmniej z tego, co już zdążyłem się zapoznać, z takich bardzo skąpych informacji, troszeczkę się jakby mimowolnie, bo nie mówię, że świadomie, mimowolnie inspirowali już powstałym kiedyś materiałem filmowym akurat w tym względzie. Jest to na pewno tytuł, który nie będę zgłębiać gdzieś poza moim wewnętrznym komputerem, poza moim wewnętrznym tutaj konsolą. Wiesz co, u mnie granie w konsolę wygląda w ten sposób, że ja ją podpinam do kompa i wszystko i tak gra, i wszystko i tak działa na kompie. Więc ma tutaj dość taką śmieszną plątaninę kabli z maszynami. Natomiast jest to na pewno ciekawy tytuł, który myślę, że do Bożego Narodzenia chciałbym sobie na pewno ograć. To będzie już praktycznie prawie pół roku po dostaniu jako prezent, odpalenie pierwszego tytułu, ale ostatnio mi się udało dostać Final Fantasy XV, które wreszcie chciałbym też ograć. Nie wiem, miałeś może okazję grać w to? Jeszcze raz tytuł, bo nie dosłyszałem. Final Fantasy XV. No wiesz co, odkąd się znam, a znamy się już bardzo długo, kurczę, i przyjaźnimy się, no też się, nie wszyscy wiedzą, my naprawdę jesteśmy przyjaciółmi, słuchajcie. Ja nawet na ślub jadę, bałem się, że zostanę świadkiem, ale chyba mnie to ominie. Wojtek zawsze, słuchajcie, Ragnar zawsze mówi mi o tym, zagraj Final Fantasy, na przemian zagraj w ten horror Resident Evil. I co wybieram, jedno albo drugie, to okazuje się, że albo nie mogę znaleźć wersji polskiej, no bo ja jestem, jak wszyscy wiedzą, moi widzowie, a ci, co nie wiedzą, to się dowiedzą zaraz, angloodporny. Albo jakoś trafiam na takie części, na przykład Resident Evilu, które są totalnie niegrywalne. Nie grałem Final Fantasy, słuchaj, 15 części, ja jestem stary, jestem starym facetem po 40, który ma milion jeszcze gier do przegrania, zdrowia coraz mniej, odciski na tyłku od tego, że siedzi cały czas, napyka w tą klawiaturę na przemian z padem i nie wiem, czy się po prostu wyrobię, że tak powiem, zagrać wszystkie tytuły, które ty grałeś, jeżeli chodzi o Final Fantasy. Wszyscy na tym, o tym pieją, tak? I nie wiem, czemu mi się Final Fantasy zawsze kojarzyło z fabu. A jedyne Final Fantasy, z którym miałem do czynienia, Ragnar, to był film, któryś tam z rzędu chyba z 2000 albo 98 roku, nie pamiętam, który to był. Taki bardzo ładnie zrobiony i tyle. I co więcej, za bardzo nawet nie mam pojęcia, powiem ci szczerze, nie chcę teraz jeżeli jakoś... Jeżeli to był film futurystyczny, to Wojna Dusz. Albo to był Advent Children, coś takiego. Jeszcze był z Cloudem, ale to jest dość trudne do pojęcia dla osoby, która nie zna fabuły gry, szczególnie siódemki. Znaczy ja bardzo chcę zagrać Final Fantasy, to wiesz, jest z nami Mara. Mara, pozdrawiamy cię. Halo Mara. Mara to jest oczywiście, jak wiecie, też nasza ukochana youtuberka. WW niech ty... Również witam cię, Mara. Tak, tak przy okazji jest z nami też Sara Temer, też znana youtuberka, która ogrywa wszelkiego rodzaju, to też Sarę pozdrawiamy. Ogrywa... Również witam cię. Tak, Sara ogrywa wszelkie możliwe Warhammery, jest mistrzynią, tak? Umówiła się. Do Warhammera to zaraz cię też zmuszę do dyskusji, bo ty mi tak specjalnie z tymi RPG-kami wierzysz.
Coś wyciszyło cię Nie? Przepraszam, mówię, że i tak cię będę zmuszać do wypowiedzi na temat gier strategicznych, bo ty mnie celowo zmuszasz do gadania o RPG w momencie, gdy wiesz, gdzie była premiera Warhammer 2, Total War. No oczywiście, I że ja się była. kręcają. Wiem, że była, wiem, tutaj cały czas słyszę o tym, jak właśnie, zresztą Sara mnie odwiedziła ostatnio i też o tym mówiła, natomiast nie zagrałem. Jestem nawet na pojedynek umówiony z nią, słuchaj, nie wiem, który mam i popisowo przegrać, w któregoś z Total Warów, nie wiem, w którego. Tak przy okazji też wszyscy namawiają mnie, żebym z tobą zagrał. Nie wiem, co to będzie, pewnie zostanę kompletnie zniszczony. No słuchajcie, jeżeli chcecie zobaczyć kabaret, to zobaczcie, jak Ragnar walczy z wilkiem Warhammera. Na pewno kabaret Słuchaj, będzie. Ale czemu nie? Czemu nie? Czemu nie? Można by coś takiego zrobić, można też zrobić naukę wilka w grę Warhammera. Natomiast jeden z użytkowników zadał pytanie, czy akurat jeżeli moglibyśmy skorzystać, tutaj chyba na takim prywatnym czacie, czy nie przeszkadza mi, że seria Total War idzie coraz bardziej w stronę gry RPG? Nie, nie przeszkadza mi to. I jeżeli mamy do czynienia z tą wersją Total War'a, która faktycznie celuje w ten świat fantasy. Natomiast jeżeli byłoby to gry historyczne i powiedzmy jakieś elementy magiczne i inne rzeczy, to byłoby to dla mnie nie do zaakceptowania. Natomiast tutaj ta strona RPGowości jest nieodłączną cechą Warhammera, nawet fantasy, gdyż nawet jeżeli weźmiemy pod uwagę figurkowego odpowiednika i pierwowzór Warhammera, teraz to się chyba nazywa Age of Sigmar, bo normalny Warhammer został uśmiercony przez Games Workshop i zastąpiony przez Age of Sigmar. No i to tam nawet tworzenie armii składa się oczywiście z jednostek, ale dawanie ekwipunku bohaterom, umiejętności przypisywania z tych ekwipunków nadal jest w kodeksach i to było zawsze. Zawsze można było personalizować tą swoją postać, więc to, że przeniesiono go tak naprawdę na kanwę elektronicznej rozrywki, tutaj Total War'a, jest jak najbardziej właściwe i gdyby tego nie było, no to można by mówić o wypraniu właśnie Warhammera w Total War z tych cech jego pierwowzoru. Swoim jeszcze prywatnym taką opinią mógłbym powiedzieć, że jest to chyba jeden z najlepszych Total Warów, jaki wyszedł do tej pory i nie mogę się doczekać, bo zostało już zapowiedziane, prawdopodobnie to będzie chyba 28 następnego miesiąca połączenie czy wydanie kampanii o nazwie Mortal Enemies, czyli Śmiertelni Wrogowie, gdzie połączona zostanie mapa zarówno z Warhammera 1 z Warhammerem 2. Wszystkie frakcje będą mogły toczyć się bitwy na jednej olbrzymiej mapie, która i tak nie jest całym światem Warhammera, bo z tego, co jeszcze chyba Creative Assembly zapowiadało, to cała ta saga ma się składać z trzech części, więc prawdopodobnie będziemy mogli się spodziewać jeszcze Warhammera osadzonego tam bardziej na krajach wschodu. Tam są też jakieś kraje wzorowane na Chinach, tylko to już jest mało znane nawet w tym świecie figurkowym. Jestem ciekaw, co oni tutaj wymodzą, bo z tego, co słyszałem, mają pewnie trzy części. Natomiast jeżeli nigdy nie grałem w Total War, to myślę, że ten Warhammer byłby... Przepraszam, oczywiście, że grałem, no nie rób ze mnie barbarzyńca aż takiego. Ja mówię o Warhammer, wiesz, ja mówię o tych nowszych częściach. Jeżeli miałbyś ochotę, to zdecydowanie ci to polecam. Wiesz co, ja niejako, ponieważ tutaj też bardzo, bardzo promuję Sarę tak naprawdę i bardzo ją lubię, uważam, że świetnie gra też te Total War'y, to absolutnie i jak najbardziej zagram, bo jestem ciekaw, zwłaszcza, że jeżeli tym bardziej są opinie, że gry strategiczne i mi się wydaje, że to jest nieuchronne, idą w kierunku RPG-ów. Słuchajcie, w ogóle tak naprawdę w tej chwili, wracając jakby do genezy tego pytania, do clue tego pytania, dużo gier zaczyna się RPG-ować, tak? Coraz mniej i znośne są tak naprawdę i mniej znane tytuły, które by pomijały element RPG, bo powtarzalność może nie wszędzie, ale w większości po prostu jest nudna. A jakikolwiek RPG nadaje nam fabułę, daje nam zwroty sytuacji, nieoczekiwane i jakieś finały, i to powoduje to, że z grą imersyjnie się wiążemy, a to jest niezwykle, niezwykle ważne i bezcenne. To jest moja opinia tak naprawdę, jeżeli chodzi o to. Więc to, że akurat Total War'y idą w kierunku warstwy RPG-owej, jeżeli chodzi o fabułę, to uważam bardziej za plus niż za minus, bo to wzbogaca rozgrywkę, bardziej się utożsamiamy z oddziałami, które prowadzimy, z królestwami, które mamy do opanowania. No to jest cenne. No, ja nie wiem, czy tak, Ragnar, nie uważasz podobnie? Chyba uważasz, prawda? Nie, no naturalnie, zwłaszcza, że jeszcze do tego dołożysz całą warstwę gigantycznej areny moderskiej, która to wprowadza nowe elementy, tak zwane tabletop friendly, czyli mody zmieniające Warhammera
jego specyfikę, mechanikę, żeby była jeszcze bardziej zbliżona do pierwowzoru figurkowego tego na stole, bo sam osobiście bawię się w Warhammera, mam na to mało czasu, robię figurki, mam gigantyczną armię z Warhammera 4000 Chaos Space Marinesów. Jeżeli ktoś z was tutaj też zebranych i słuchaczy gra w Warhammera, to mogę powiedzieć, że moja armia z Chaos Space Marinesów liczy sobie około 8000 punktów. Więc to jest już ilość, gdzie mogę sam wystawić apokalipsę. Natomiast Warhammera Fantasy nie grałem w wersji stołowej, ale jest taki bardzo fajny kanał na YouTubie, można to troszkę tutaj zareklamować, bardzo duży kanał, nakonany osobom, które lubią tego typu zabawę właśnie figurkami, nazywa się Mini Wargaming, gdzie można zobaczyć, jak to faktycznie żyje i jak funkcjonują te modele w praktyce, jak się ludzie tym bawią, jak można malować te modele i to jest przede wszystkim bardzo fajnie rozwijająca zabawa. Ale przeniesienie tego właśnie na kanwę komputerów jest otwarciem się na nowe rynki, prawda? Bo wcześniej Warhammer był jakby zamknięty, teraz robi się otwarty. I to, że w ogóle Creative Assembly przejęło prawa, dostało te prawa do adaptacji, to jest po prostu jakiś mind blow autentycznie. Ja byłem swego czasu zachwycony, gdy o tym przeczytałem. Marzy mi się, by Creative Assembly dostało jeszcze prawa do zrobienia identycznej gry w świecie Władcy Pierścieni. To by było coś po prostu pięknego. Wyobraź sobie wtedy bitwę o Minas Tirith, nie na modzie, który nazywa się Trzecia Era, jest do Medievala 2, o czym też warto wspomnieć, że jest taka modyfikacja tylko do starszej gry Total War, ale pełnoprawną grę z magią, jednostkami, z kanwą fabularną, z otoczką klimata Tolkiena, z oficjalnym zezwoleniem właściciela marki do stworzenia tego rodzaju produkcji. No coś pięknego po prostu. No to mówisz w tym wypadku o Śródziemiu, a ja myślę o tym samym. Wiem, że takie mody są tworzone o Pieśni Lodu i Ognia tak naprawdę, gdzie też bym czekał na taką grę fabularną, która by tak bardzo mocno i pociągnęła temat. Wiesz co, gra fabularna, gra o trochę. Po pierwsze masz wersję chyba z Telltale Games, po drugie jest jeszcze jedna produkcja, troszeczkę zapomniana, i też to jest gra o tron. Jest to gra RPG wzorowana na Dragon Age'u. Nie wiem, czy o tym słyszałeś. Dragon Age w świecie Total Warów, serio? Nie. Mówimy tutaj teraz o zwykłym RPG-u. Takim klasycznym prowadzeniu drużyny, walce nie natury, tylko w czasie rzeczywistym, ale z możliwością zwolnienia czasu i wykorzystaniu aktywnych umiejętności jak w Dragon Age'u. Jest to pełnoprawny RPG, ale pamiętam, że nie został zbyt dobrze oceniony przez recenzentów. Ale taka gra istnieje. Wiesz co, ja grałem w wszelkie chyba możliwe tytuły. Będziesz musiał później podać mi po podcaście i tytuł, bo Ja ci zaraz podam, tylko oczywiście nie przeszkadza wam moja stukocząca klawiatura. Nie, przeszkadza tutaj nam kompletnie. Natomiast zaraz będę wiedział, czy mówimy o tym samym, o czym ja myślę, że ty myślisz i mówisz. Ale to jakby nie jest ważne. Słuchajcie, jak jest Ragnar, to bez Total Warów się nie uciekniemy od Total Warów zawsze. Słuchaj, to ja mam takie pytanie, kurczę. Jak to jest grać? Ile ty już czasu grasz w Total War? Ty chyba od początku, prawda? Od samego początku. Natomiast gra, o której ci mówię, to jest Game of Song of Ice and Fire. Na portalu gryonline.pl ma ocenę 7.1, więc jest to data wydania 2012 rok. Występuje też w wersji polskiej. Wiesz co, no to ja zerknę tak z ciekawości, bo jestem ciekaw. Czy generalnie rzecz biorąc moje... Wpisz po prostu, jeżeli ktoś z was też, słuchaczy, chce sobie zobaczyć, co to jest za tytuł, wpiszcie po prostu sobie Game of Thrones PC i wtedy wyskoczy wam ta gra. Zadałeś pytanie odnośnie od kiedy gram w Total War. Słuchaj, od pierwszego Szukuna. Od pierwszej produkcji, która ukazała się od Creative Assembly, przez wszystkie jej kolejne odsłony. Z jedynym pominięciem nigdy nie miałem styczności z dodatkiem do pierwszego Szukuna, czyli Mongol Invasion. To mnie akurat ominęło. No, zawsze możesz to poprawić i ten dodatek sobie dokupić, słuchaj, jeżeli będziesz miał taką ochotę i nie wiem, jakoś wzbogacić się kolekcjonersko o ten kawałek. Mam już ten dodatek. Dawno, ale nadal nikt w niego jakoś specjalnie nie... Stare to tam, ten pierwszy Szogun i pierwszy Medieval są już mocno archaiczne. I tutaj trzeba mieć naprawdę sporo samozaparcia, żeby brnąć w tą grę. Zwłaszcza, że mamy te nowocześniejsze odpowiedniki, które jednak ułatwiają sporo rzeczy, bo ja się też na tym czasem łapię. Jest takie przeświadczenie, że jeżeli mamy jakąś mechanikę, która nam się bardzo podoba i w kolejnych tutorialach ją zmieniają, to ten tutorial jest automatycznie zły i niedobry.
i jest źródłem wszelkiego naszego nieszczęścia, złego humoru, piasku w butach, a także zepsucia się kanapki, którą schowaliśmy do lodówki. Natomiast po powiedzmy kilkunastu, kilkudziesięciu godzinach obcowania z tym nowym tytułem uświadamiamy sobie, że jednak ta zmiana jest wprowadzona w jakimś tam konkretnym sensie i co się okazuje, po kolejnych dziesiątkach godzin przekrania w tym tytułem i powrocie do starszego zaczynamy odczuwać jej brak. Więc jakaś jednak była pewnie intencja zmiany schematu rozgrywki, powiedzmy z przesuwania pionków na już aktywne poruszanie się, jak było w pierwszym Romie, zmiana z pierwszego Mediwala na pierwszego Roma, gdzie już zmieniono całą szatę graficzną warstwy strategicznej, gdzie było przemieszczanie się pionków przypominających takie pionki szachowe po pergaminowej mapie. Tutaj już natomiast doszła kolejna aktywna czynność, czyli te jednostki faktycznie przemieszczają się po tej mapie. I teraz jak siadam do tych starych Total Warów, to ci powiem, że już się ciężko przestawić na ten stary tryb. Więc jednak myślę, że to idzie w dobrą stronę. Podobają mi się te zmiany. No wiesz co, jakby nie było, intuicyjność, UX-owość też gier, tak? Czyli user experience jakby idzie do przodu. Więc faktycznie czasami, jeżeli jesteśmy na bieżąco, trudno nam wracać do starych rzeczy. Wyjątkiem dla mnie oczywiście jest, słuchajcie, tytuł, który pokazał się w tym roku, który recenzowałem i gadałem o nim jak szalony, a mianowicie Torment Tides of Numenera. Słuchajcie, no tytuł, który może nie wkopał mnie w ziemię tak bardzo, jak sądziłem na początku, że mnie wkopie. Tak go reklamowałem, ale jednak uważam, że jest bezcenny, jeżeli chodzi o przekaz i no, tą legendę, którą, słuchajcie, podtrzymuje po starym Planescape Torment, który zresztą też zakupiłem zaraz chwilę po, bo jak wiecie lub nie wiecie, wyszła wersja Extended Edition. Ja widziałem u ciebie na Steamie, Ragnar, że też już masz Extended Edition. Dobrze widziałem? Tak, mamy edycję tą rozszerzoną. I nadal będę się zabierać, jak zresztą wiesz co, ja mam coś takiego, żeby usiąść do RPG-a, czerpiać z niego przyjemność, trzeba mieć czas, trzeba można zgłębić tą fabułę, poczuć imersję. Natomiast jeżeli grasz w takie rzeczy w doskoku, godzinka dziennie, pół godzinki dziennie, półtorej godzinki już maksymalnie, gdzieś już w pewnym momencie trzeci, czwarty taki doskok uświadamiasz sobie, że ty nie pamiętasz, o co tak naprawdę w tej grze chodziło, co robiłeś, trzeba sobie przypominać. To się staje nie rozrywką, a takim raczej zmęczeniem już materiałem. Natomiast mam do ciebie jeszcze jedno pytanie odnośnie tych strategii, bo chciałbym wrócić na chwilkę do tej tematyki. Nie wiem, czy miałeś okazję obcować, bo wyszła nowa wersja StarCrafta. StarCraft Remaster. To znaczy nie nowa, tylko zremasterowana. No właśnie, czyli nowa wersja starej gry. Miałeś może z nią styczność już? Wiesz co, ja miałem do czynienia ze starym StarCraftem tak naprawdę. W nowego nie miałem okazji zagrać. W tej chwili październik bardzo obrodził w gry i jestem niesamowicie podjarany, mówiąc kolokwialnie, tym co przed nami. Evil Within 2, no właśnie The Shadow of War, czy chociażby Alex, za chwileczkę wychodzi nam Wolfenstein 2, tak? I Assassin's Creed Origins, wychodzi dodatek DLC do Horizon Zero Dawn, prawda? Więc mogę powiedzieć, jak mówi moja szanowna małżonka, że mąż przepadł i nie wychodzi z jaskini. Jeżeli chodzi o te dodatki, tak prawdopodobnie będzie. Stary, ja bym został łańcuchami odciągnięty od tego komputera. No dokładnie tak to wygląda tak naprawdę, no ale przy tym bogactwie października, jeżeli chodzi o obrodzenie i przełomu października i listopada, to nie jest tak. Ja oczywiście wracam do starych tytułów, zdarza mi się często, tak? Czekam też z upragnieniem, pozdrawiam ekipę Graj po Polsku, na kolejne tłumaczenia, które gdzieś tam pokazują się. Ostatnio wyszło The Walking Dead. Ktoś tam pisał, że zbieramy zbiórkę na spadla Agaty. Żeby wyjechały na tydzień. Tak, dokładnie. To jest dobry pomysł. Słuchajcie, ja myślę, że narzeczona Ragnara, jego przyszła małżonka, byłaby niezwykle szczęśliwa z tego powodu. A my z Ragnarem w końcu mielibyśmy czas na to, żeby coś razem nagrać. Bo naprawdę? Tak, słuchajcie, bo my naprawdę lubimy bardzo we dwóch nagrywać. Zresztą my się bardzo lubimy też, tak? to fakt jest. Tylko żeby znaleźć czas w natłoku obowiązków. Zaraz usłyszysz plum, z tym bardzo lubimy. No to, ale tak jest. Nie, oficjalnie zaprzeczam, zaraz stworzysz jakieś ploty. Twoja narzeczona ja mogę to zdradzić, powiedziała, że mogę z wami zamieszkać. To jest opinia twojej narzeczonej, oficjalna. Także jeżeli będziemy mieszkali w troje, wyglądajcie na Facebooku, będzie Wiczej Watasze, nasze zdjęcie w trójkę,
Jak, oni będą oczywiście mnie karmić, bo jestem stary, więc będą mnie karmić i miałem, zmieniać basenę. Miałem raczej pomysł, że ktoś będzie wachlował tym wielkim wachlarzem. No to ja nie wiem, czy taki wielki wachlarz jest, żeby takiego wielkiego ogra i zwachlować. Natomiast nie, wracaj... Ty będziesz wachlować i nosić drinki. Ja będę wachlować, no to okej. Okay. Żołfer no już... by się też przydał. Dobrze, że już znam swój status. Bardzo się cieszę, Ragnar. W waszej nowej rezydencji. Słuchajcie, będę kamerdynerem. Mówcie mi, Alfred. Wracając do rzeczy. Nie grałem w nowego StarCrafta w Remastered Edition. Mam nadzieję, że dobrze to wymówiłem. Ale ty na pewno tak. Tak, grałem. Wiesz, wiedziałem. Co? I zaraz się pojawi, czemu w ogóle nawiązałem do tytułu. Pamiętasz często zarzuty wobec twórców gier, że idą na łatwiznę, wydając remastery? O, troszeczkę poprawili grafikę, generalnie nic w niej nie zrobili, prawda? No i oceny z tego tytułu są też średnie. Powiedzmy Dead Island Remastered. Oni tam poprawili szatę graficzną, mniejsza z tym, że zepsuli pół gry różnymi skryptami, które aktualnie przestały działać, ale to zaczęło to naprawiać też patchami, więc teraz jest to wszystko fajnie. Ocena na Steamie znacznie mniejsza od tego, co było przy oryginalnej, zarzuty wszechobecne, że sprzedałem to samo, więc nie ma sensu kupować. I uwaga, wiesz czym jest StarCraft Remastered? Jest poprawioną po prostu graficznie grą, która została podciągnięta do szaty graficznej HD i nic więcej. Słyszałem, że kolorowanką, właśnie to słyszałem. Czytałem nawet tak, opinię. Tak, ale recenzje? 9 na 10, 10 na 10, 9,5 na 10, 8,5 na 10, Game of the Year Edition. Tak. No ale dziwisz się, słuchaj, no to jest klasyka, no jak można klasyce dać mniej tak naprawdę? To w dalszym ciągu pozostaje świetna gra, to zostaje, nie wiem, i jeden z prekursorów tak naprawdę najpoważniejszych strategii, jaki jest, więc to, że... No dobrze, ale bądźmy w tym konsekwentni, jeżeli już oceniamy jakichś innych twórców, oni odnieśli może tak wielkiego sukcesu jak Blizzard i gnoimy, no to bądźmy w tym konsekwentni, że jeżeli ktoś faktycznie nie robi zbyt dużej pracy, choć może przemodelowanie sprite'ów jest jakimś tam oczywiście wyzwaniem, natomiast przy Heroesach trójce, które wyszły na Steamie i były dokładnie ta sama historia, Heroes 3 też jest klasykiem, Heroesy zostały zjechane totalnie za to, że nie mają wszystkich dodatków, za to, że tak naprawdę niewiele tam poprawiono, nic tam nie poprawiono, a tutaj nagle, bo mamy markę Blizzard, jest, Blizzard traktujemy ulgowo, prawda? No dobrze, będzie pytanie pułapka, na ile oceniasz StarCrafta? Grę StarCraft? Ja osobiście StarCraft, ale tak w ocenie, w sensie... W twojej osobistej Ragnarowej ocenie. Jeden z najlepszych RTS-ów, jaki się ukazał na rynku. I wszystko, ale... i wszystko, i wszystko. Ach, ja mówię o edycji, nie o grze samej w sobie. Ja myślę, że czepiasz się szczegółów teraz, mój drogi. Nie, nie czepiam się. To nadal jest fajna gra, ale czasem mamy właśnie do czynienia z takim... Bo mnie to osobiście wewnętrznie dręczy, właśnie z takim... zachowaniem, że jeżeli zrobię taki mniej znany studio, albo mam do czynienia z grą, która może nie odniosła takiego wielkiego sukcesu, a mimo wszystko miała fantastyczne opinie, no i wychodzi jej remaster, który jest, brzydko mówiąc, gnojony ze względu na to, że niewiele tam zrobiono. Inna duża firma zaczyna się za to zabierać, która odniosła też taki sam sukces i nadal jest firmą sukcesu, robi taką samą pracę, jest za to wychwalana. Ale to ja ci wyjaśnię, to jest bardzo proste, słuchaj. Czasami nie da się w mojej opinii polepszyć czegoś, czy też nie należy ulepszać tego, co już było dobre. A żeby przypomnieć to jakimś kolejnym pokoleniom tak naprawdę, to należy to po prostu i ubrać na przykład, nie wiem, w 4K. I w tym momencie to coś, co było doskonałe i dobre, jeżeli chodzi o mechanikę rozgrywki i w ogóle wszystko, co było z nią związane, ubierając to ładne kolorki, daje nam w dalszym ciągu dobry tytuł bez konieczności i wprowadzenia jakichś udziwnień. I tu się z tobą nie zgadzam i teraz ci przerwę. No dobrze. Bo wprowadzanie tych udziwnień czy zmian akurat przy StarCraftie byłoby wymagane. Wiesz, że tam nadal można zaznaczyć chyba bodajże 12 jednostek maksymalnie na ekranie. Nadal mamy te same archaiczne rozwiązania, które były ileś już lat temu, ileś dziesiąt lat temu. Nadal nie jesteśmy w stanie, nadal wymaga się od nas wręcz umiejętności gry na pianinie w użytkowaniu klawiatury, żeby ogarnąć wszystko, co się dzieje. I to, broń Boże, nie ma nic związanego z wypuszczaniem tego remastera, z dostosowaniem tej gry do nowożytnego odbiorcy. To jest tak samo archaiczny tytuł, jak był w latach wcześniejszych, gdzie wszystkie strategie RTS-owe poszły naprzód o lata świetlne. Oni wypuszczają remastera, który nie zmienił tak naprawdę nic, a nawet jeszcze okroił.
bo z tego co wiem, nie da się toczyć jeszcze bitew online na więcej niż jeden przeciwko jednemu. Bo to wychodzi, widzisz, oni wychodzą z założenia, że gracz taki prawdziwy, pełnoprawny, stuprocentowy musi być fit i musi umieć obsługiwać klawiaturę. No i co by było, jeżeli byśmy wszystko obsługiwali jednym klikiem? Bez sensu, no. Ja ci włączę tego StarCrafta i się zmierzymy. Naprawdę. Słuchajcie, ja jeszcze tutaj wrócę do jednego z moich ulubionych tytułów i teraz poproszę o odpowiedź, bo zapomniałem nazwy dodatku. Wszyscy tutaj obecni są fanem tego, jak ja wspaniale i cudownie gram w Darkest Dungeon, jak nie radzi sobie z tym i Ragnar. Ktoś wie, jak się nazywa dodatek do Darkest Dungeon? Napiszcie. Crimson Card, coś takiego. Szkarłatny sąd. Dokładnie tak, Crimson Card. Słuchajcie, Crimson Card, słuchajcie, pozamiatał jako moim zdaniem też rynek bardzo mocno, jeżeli chodzi o Darkest Dungeon. Jak wiecie, Darkest Dungeon się ginie. To tak jak w Dark Souls, tak? W Darkest Dungeon się ginie często, gęsto i frustrująco niezwykle. Co można zobaczyć zarówno w Let's Playach i Wojtka, tak? Który gdzieś tam i nie radził sobie z Babo Jagą, to był koszmar, bo on w ogóle nie wczytał się w rozgrywkę, muszę ci trochę dopiec. Jak i oczywiście u mnie, bo ja wcale nie byłem lepszy tak z drugiej strony, tylko chyba trochę więcej czasu i cierpliwości spędziłem nad tym. A Crimson Card wprowadza dodatkowe utrudnienia, które po prostu powodują to, że włosy garściami można sobie ze łba wyrywać, no bo tak jest. Ty grałeś w ogóle w Crimson Card? Mhm, grałem, mam zakupione. Jak? Robiłem sobie taką pewną, nawet miałem plan, żeby zrobić drugi sezon. I w momencie, gdy dochodziłem już do któregoś bossa taki zadowolony, że o, faktycznie teraz lepiej mi idzie, zrobię sobie tego let's play, straciłem całą drużynę i myślałem, że wyrzucę grę na miejscu. Nie na moje nerwy. Nie podołałeś tak naprawdę. Nie, ja przeszedłem, aczkolwiek doprowadzała mnie do białej gorączki ta cholerna klątwa i to, że nie mogłem przejść, no po prostu... No nie mogłem przejść, kurde, fele, i bo cały czas mi ginęli z powodu tej klątwy, jeżeli dobrze pamiętam, i kolejni bohaterowie. No po prostu nie mam pojęcia, będę musiał do tego usiąść jeszcze raz, jakieś parę weekendów i po prostu przyjrzeć się tej mechanice w taki sposób, żeby przejść to w taki sposób, żeby bohaterowie, którzy, no jakby nie było, wywodzą się najczęściej z moich widzów. Tak przy okazji obiecuję, że wrócę do streamów z Darkest Dungeon, bo jak wiem, bardzo je lubicie, jak tam mi zachowuje się nieracjonalnie. Żeby przejść ją tym razem w całości i pójść tutaj śladami Dema. Demo jest graczem Dark Soulsowym, wytrwałym, cierpliwym. Pozdrawiamy Demonidiasa tutaj oczywiście. I przeszedł to całkowicie. I trochę mi jest głupio, że ja tego nie przeszedłem. Ragnara tłumaczy to, że jest zaręczony, więc nie ma nerwów. Moje nerwy zostały zjedzone. Zostały zjedzone przez przygotowanie do ślubu, oczywiście nie przez narzeczoną. Wiesz co, nie, może nie tyle. Mnie denerwuje w tej grze. Czasami, jeżeli masz niefart, no to nieważne co byś miał, nieważne czym byś dysponował, i tak dostaniesz w dupę, i tak dostaniesz w dupę, więc czasem mnie to irytuje. To było, miałem taki syndrom z XCOM-em. Pierwszy XCOM jest jeszcze w miarę sprawiedliwą grą, natomiast drugi XCOM został całkowicie zniszczony element losowości, gdzie no, mimo że masz napisane, że szansa na trafienie 99%, to system z góry zakłada, że powiedzmy trzeci strzał, jaki odda twoja postać, będzie chybiony. No i nieważne, że masz napisane. Nieprawda, prawdopodobieństwo się zmniejsza wtedy. Nie, no właśnie nie. System jest troszeczkę inny. On ustawia, w zależności od różnych... Ktoś mi chyba przerywa. Jeżeli idzie ci za dobrze, to gra stwierdza, że o nie, to w takim razie teraz spudłujesz. I nie liczy się zupełnie ten procent liczbowy, bo po odkryciu tego to niszczy całą grę niestety. Nie niszczy się całkowicie twój procent liczbowy, bo możesz mieć 99% na trafienie. Robiłem testy, wiesz, wczytywałem grę jeszcze raz i generalnie o tym jest bardzo duża dyskusja też w sieci, czy takie zabiegi mają sens. Bo nie, bo gra ustawia z góry, że ten strzał jest chybiony. Więc po co dawać losowość? Widzisz, po prostu jakby twórcy wychodzą i z założenia, że graczu nie może być ci za łatwo. No, być może jest takie podejście, nie mam bladego pojęcia. Ale teraz zadam ci inne pytania. Ragnar, mamy obrodzenie gier, tak? Nie będę mówił o Assassinach, bo ty masz do nich i uraz. Aczkolwiek jestem ciekaw niezwykle, 27 przypominam października Assassin's Creed Origins. Tutaj rozmawiałem nawet z obecną z nami tutaj Sarą Temer, która ogrywała to na Warsaw Game Week i miała różne odczucia. Powiedz mi, czy jest jakiś tytuł, na który czekasz? To jest jedno pytanie. A drugie, grałeś w Evil Within 2? Nie, w The Evil Within jeszcze nie grałem. Mam
jeżeli będzie już na przecenie. I czy pytasz, czy jest jakaś gra, na którą czekam? Na pewno czekam na tą możliwość uruchomienia połączonej kampanii z Warhammera. To jest numer jeden. Natomiast na drugim miejscu umiejscowiłbym nadchodzący horror z okraszony uniwersum Lovecrafta. Tylko nie pamiętam, jak on się nazywa. Bo wychodzi teraz coś nowego, troszeczkę na zasadzie chyba działania amnezji albo innych gier z tego typu, tylko że właśnie jest poświęcony Cthulhu, całej mitologii. No, tym się na pewno interesuje i na to będę czekać. No dobrze, a powiedz mi Outlast 2, bo to też jest jakby tytuł z tego roku. Nie, Outlast 2 oglądałem, chyba robiłeś z tego nowe streamy. Ja zrobiłem takiego jednego streama szybkiego. No właśnie, sobie. Ja go oglądałem sobie. Nie przypadał mi do gustu, widziałem całą grę u Energika, no co zachęcam wszystkich i wszystkich tu obecnych na w ogóle zajrzenie na kanał Energika, bo fantastyczne materiały robił. Powiem ci, że tam był nawet taki cytat, iż ktoś czyta notatkę i mówi, że wargi piekielnego sromu pająkowatego nasienia, w tym momencie jak to usłyszałem, to stwierdziłem, Jezus Maria. Słuchaj, to jest gra skowana takim bełkotem, taką na siłę wciskaną religijną babką od sekt, że jest aż dziwne, albo wręcz głupie. Po prostu już trochę przesadzili. Czy z tym gore, który tam występuje. Niestety to zupełnie Outlast 2 mnie nie interesuje. Widziałem Let's Play z przechodzenia Energika. Ubawiłem się po prostu jak mops na niedzielnym śniadaniu, ale czy rzeczywiście w to zagram? Nie, na pewno nie zagram. Pierwszego Outlasta grałem. Ja nie przypadam za bardzo za grami, w których się tylko ucieka. Mam nadzieję, że w tym Lovecraftie będzie jednak taka możliwość rozszerzenia tego na troszeczkę takiej swobody w walce. I tutaj ten Outlast jest u mnie skasowany całkowicie. Natomiast The Evil Within 2 jest to do rozważenia, bo lubię horrory, lubię jeszcze te stare Residenty. Ta gra troszeczkę czerpie duchem z po pierwsze Silent Hillów i z Resident Evil, więc tutaj jest dużo, dużo ciekawiej do ogrywania. Na no i jako ciekawostkę ma otwarty świat. To tak przy okazji, nie wiem czy wiesz. No tak, wiem. Gdzie się da i oddalić troszeczkę od linii fabularnej głównej i trochę podekspić tego naszego głównego bohatera. Słuchaj, tutaj padło pytanie jeszcze, które pominęliśmy o Tilly, Angel of Death. Czy mają panowie jakieś gry RPG, do których chętnie byście usiedli? Nie chodzi mi tu koniecznie o nowości, ale na przykład takie, które z różnych względów nigdy nie graliście. A jeśli nie ma takich gier, to opowiedzcie o grach mających wyjść w przyszłym roku, na które czekacie. To już zrobiliśmy. Czy są takie gry RPG? No dobra, ja jestem starszy, muszę dłużej pomyśleć. Ragnar. No właśnie chciałem ci oddać to pierwszeństwo z uwagi na... Ale ja byłem pierwszy. Nie zawsze rzucasz mnie na głęboką wodę, bo muszę natychmiast wygrać. I jakieś tytuły, do których sentymentalnie wracam. Czy są tytuły RPG-owe, na które czekam? Nie przypominam sobie aktualnie żadnego. Może... Nie, serio, naprawdę. Jakoś nie przypominam sobie aktualnie żadnego RPG, na którym specjalnie czekał. Natomiast te, do których wracam, bardzo lubię serię Gothic. To na pewno sobie odświeżam czasami. Nawet ostatnio właśnie włączyłem sobie Risena, żeby go po raz pierwszy tak naprawdę przejść do końca. I czuję olbrzymi zawód w tą grą. Jest to swoisty regres, moim zdaniem, w stosunku do tego, co mieliśmy w Gothic 3. Z innych gier mniej znanych, które można by polecić, których lubię wracać, jest na pewno Lords of Shulima. Bardzo ciekawy tytuł, nie tak dawno wydany. Genialny! Może on ma z rok, może ma półtora. Jeżeli lubi się archaiczne rozwiązania i przede wszystkim hardkorową formę rozrywki, no to zdecydowanie dla kogoś... I jeszcze się trzeba nastawić na to, że gra jest brzydka jak noc, ale jeżeli przeboleje się tą bolączkę, no to jest fantastyczny tytuł. Z innych gier RPG-owych, tak sobie jeszcze mam zainstalowane, patrzę sobie po prostu na bibliotekę Steam, co mam zainstalowane, bo ja często te gry, do których mam sentyment, mam po prostu zainstalowane, nie wyrzucam. Mam Arcanum, Baldur's Gate 1, 2, co tu jeszcze mogę sobie pokminić, popatrzeć. Z gier mam to Planescape Torment, czyli te takie klasyki. Icewind Dale również jest zainstalowany i nie opuszcza mojego komputera. Natomiast z innych gier, które przechodziłem w przeszłości, do których bym chciał wracać, a które są RPGami, raczej nie. Często wracam do strategii. Natomiast jeżeli już przejdę RPGa, no to musi być naprawdę coś, co mi się wybitnie podobało, żebym do tego wrócił. Oddajcie pałeczkę.
Jestem. Ja jeżeli chodzi o całość, powiem wam szczerze, że tak. No ja wracam często i tutaj od razu wiadomo, do Baldur's Gate to bardzo mocno. Wracam też oczywiście do Icewind Dale'ów, których kocham po prostu, no i do Tormenta, który jest moją. Zresztą ci, co mnie słuchają albo znają doskonale, to wiedzą, że ja jestem po prostu sfiksowany i zafiksowany na Tormenta. Uważam go za króla fantasy, niekoronowanego wprawdzie, ale na pewno pełnoprawnego. Natomiast z chęcią bym usiadł, niestety znowu wychodzi mój i brak angielskiego, do gry, która zbiera w tym roku wszelkie możliwe laury za fabułę, mechanikę, wygląd i w ogóle pieją 10 na 10 na Metacritic, może nie jest, ale na wielu portalach tak. Mówię tu oczywiście o Divinity Original Sin 2, która wyszła teraz we wrześniu bodajże, jeżeli dobrze pamiętam. Niestety, i tutaj rzucam gromy w kierunku twórców, bez polskiej wersji językowej. Jakieś grupy fanowskie przymierzają się słuchajcie, do spolszczenia tej gry. Niestety sytuacja jest taka, że tam jest ponad milion znaków, jak nie więcej, do zrobienia, więc jeżeli mają to robić fani, to prawdopodobnie zajmie im to rok, to tak naprawdę optymistycznie, a pewnie za 2-3 lata bardziej pesymistycznie. To niestety jest przekleństwo, tak naprawdę. Niektórzy mówią, no powinieneś się uczyć języków. Wiecie, może i tak, tylko że musiałbym mieć na to w tej chwili jeszcze czas, niestety. I tak poprawiłem chyba wymowę angielskiego, bo tutaj moja wilcza wataha mnie bardzo pilnuje i poprawia co chwila, żebym mówił poprawnie, a ja staram się ich słuchać. No, młodzieży trzeba się słuchać, jak się czegoś nie wie, z takiego założenia wychodzę. Natomiast to jest gra, w którą bardzo, bardzo mocno bym chciał zagrać. I jeżeli tylko wyjdzie ta polska wersja językowa, ewentualnie ktoś będzie miał na tyle cierpliwości, żeby grać ze mną, bo to jest gra, no, z koopem i będzie mi tłumaczył, to pewnie zagram. W końcu, jeżeli nie wyjdzie to spolszczenie, bo po prostu nie pozostanie mi inne wyjście. Kochani, mija godzina czasu powolutku, nie wiem czy Ragnar widzisz, nie widzisz podejrzewam. Jeżeli macie jakieś pytania do nas, to zadawajcie nam je jeszcze w tej chwileczkę, mamy jeszcze jakieś 2-3 minutki, na które chcielibyście uzyskać odpowiedzi. Jeżeli nie, będziemy pomalutku podcast kończyć, bo staramy się jednak w tym interwale godziny czasu podcastu trzymać, żeby zbytnio nie zanudzać naszych i słuchaczy. Więc jest szansa na to, żeby pisać, zadawać pytania. A ja w międzyczasie bardzo Was serdecznie zachęcam do zaglądania na nasze kanały, bardziej Ragnara, bo ja rzadko, ostatnio niezwykle publikuję z racji dużego nadmiaru obowiązków. A jeżeli cokolwiek wgrywam, to są to i wyłącznie jakieś nieliczne streamy z premier tytułów. Mam nadzieję, że wrócę do tego, powoli zbliżam się do jakiejś emerytury zawodowej. Natomiast nie wiem, kiedy nastąpi większa aktywność z mojej strony. Myślę, że w 2018 roku na pewno tak. Wojtek, powiedz mi, ty coś będziesz nagrywał, jeżeli chodzi o serie ciekawe, do których chciałbyś zachęcić swoich widzów i widzów tutaj wszystkich, którzy to słuchają? Chodzi ci o takie jednoodcinkowe serie prezentacyjne? Nie, Czy chodzi o pewne produkty? let's playe, bo ty zawsze robiłeś let's playe i to, no, czasami nie kończyłeś, o co się niektórzy pytają, ale na pewno jesteś dużo lepszy tutaj ode mnie pod tym względem. Wiesz co, mam kilka pomysłów, ale zostawię je raczej, ja wiem, by nie spoilerów i nie zostać później rozliczanym, że powiedziałem coś, a jednak nie realizuję, bo u mnie się to potrafi zmieniać jak w kalejdoskopie. Wiesz, że z nowych produkcji biorę ich niewiele, ja lubię strzelać po czasem grach wywodzących się nawet z pierwszego PlayStation. I mam kilka produkcji, które chciałbym nagrać, tylko nie zdecyduję się na to, by powiedzieć, czym te projekty są. Ja zawsze lubię zaskakiwać i dać coś, czego ludzie się kompletnie nie spodziewają. Wszyscy nagrywają premiery, wszyscy nagrywają produkcje kasowe. Jestem swoisty wyścig szczurów na YouTubie. Mnie to nie interesuje, ja zawsze nagrywam to, co lubię, to, co chcę i to, co kiedy chcę. Tak, bo my podkreślamy zawsze, że my nie jesteśmy takimi youtuberami, oby ja to w ogóle, Wojtek tak samo zresztą od zawsze, że nagrywamy dlatego, żeby, nie wiem, zarabiać na tym. Nie, w żadnym wypadku. My to robimy dla siebie to raz, a dwa dla was, dla ludzi, którzy chcą się czegoś dowiedzieć. Staramy się temu nadać jakiś sznyt i styl za każdym razem, jeżeli chodzi o sposób wypowiedzi i opowiadanie, tak? No, wiadomo, że jakaś kurwa nam się wklei, przepraszam, no ale muszę to powiedzieć, ale to jest nadmiar emocji z reguły, a nie nasze charaktery, jeżeli chodzi o retorykę czy figurę retoryczną, którą prezentujemy. Nagrywamy przede wszystkim dlatego, bo lubimy, bo gry to nasza pasja, bo je kochamy i potrafią budować wyobraźnię i potrafią też uczyć, a przy okazji ćwiczymy umiejętności oratorsko-erudycyjne, tak? Jak wiecie, Wojtek jest wykładowcą, ja w tym roku
obejmę prawdopodobnie katedrę na Wydziale Studiów Podyplomowych w Warszawie. Także jeżeli ktoś już studia skończy, to będzie mógł posłuchać, jak opowiadam o architekturze marki. Zapraszam na moje wykłady. A w wypadku Wojtka, jak wiecie, wykłada i kryminalistykę, tak? Dobrze mówię, Wojciech? Dobrze pamiętam? Tak. Kryminalistykę w Wyższej Szkole Oficerskiej Policji w Szczytnie, jeżeli dobrze nazwałem uczelnię. Tu akurat źle podajesz, na Uniwersytecie. Przecięło cię. Na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. No tak, ale w Szczytnie też wykładałeś, z tego co pamiętam. Tak, a to były inne przedmioty i umowa na zdanie. Jest to dorywcza praca. Coś nam obcina Ragnara, to znaczy, że chyba, słuchajcie, trzeba kończyć powolutku. Pytanie padło. Pytanie od Tilly. Kiedy u ciebie na kanale będzie Wiedźmin 3? No, tak, Ragnar. Też zauważyłem. Odwiecznie pytanie pojawiające się miliard tego. Nie wiem, czy kiedykolwiek będę wsiąść do Wiedźmina trójeczki, ale nie wiem, może za rok? Ale z dodatkami? No, to już tylko z dodatkami, bo sprzedają jedynie taką edycję. Okej, wiesz, to podejrzewam, że być może jeszcze nawet się mody jakieś utworzą, ale to pewnie mody to jeszcze za 2-3 lata. Słuchajcie, tak przy okazji, jeżeli macie ochotę, to teraz takie ogłoszenia drobne, jak to na mszach bywa. Jeżeli macie ochotę usłyszeć inne tematy, które wspólnie z Ragnarem poruszamy w naszych podcastach, to bardzo was prosimy, żebyście pisali o tym w komentarzach do filmiku, który się ukaże jeszcze dzisiaj. Ja przy okazji chciałbym też i zapowiedzieć, bo kiedyś to obiecywałem, bo planuję zrobić i będę główną osobą narracyjną, zadającą pytania, czyli moderatorem dyskusji, do rozmowy o Warhammerze takiej szerszej i o Total Warach, bo powiem wam szczerze, że to się niezwykle i prosi o to. Wiadomo, jakby nie było, Ragnar jest fanem Total Warów, a jest z nami również Sara Temer, która jak będzie chciała, to się zaraz włączy, jeżeli nie, to się odłączy. Zapraszam ją, żeby się odciszyła na momencik. Saro, możesz? Jeżeli mnie słyszysz, bo nie wiem, czy mnie słyszy teraz, bo będę chciał zapowiedzieć, Tak, dzień dobry, Saro, witamy cię z Ragnarem. Będę chciał zrobić taki pojedynek tematyczny o wiedzy z Total Warów ogólnej. Ty jesteś fanatyczką, Ragnar również, więc taki pojedynek, nie pojedynek, w zasadzie dyskusję moderowaną będę chciał poprowadzić z wami obydwojgiem, jako znawcami tematu. W jakim zakresie? Total Warów oczywiście. Wiedzę o Total Warach, waszych ciekawostkach, które odkryliście o Total Warach, o tym, dlaczego graliście w Total Wary, no i w ogóle wszystko, co z Total Warami jest związane, tak? Boże, to będzie tak nudny temat. To zależy od tego, jak poprowadzimy tak naprawdę i rozmowę. Ziemia do tych dwojga. No nie wiem. Ja też nie wiem, co powiedzieć. Sara się spieszyła. Dobrze, czyli słuchajcie, ja oficjalnie ogłaszam, a z nimi porozmawiam już po podcaście. Tymczasem zapraszam was wszystkich na kanał Ragnaroka. Zapraszam również na mój, który w tej chwili jest anemiczny niezwykle. Zapraszam też na kanał Sary Temer, słuchajcie. Jeżeli lubicie Total Wary, to Sara fajnie o nich opowiada. Naprawdę warto obejrzeć. Jeżeli macie, jeszcze raz powtarzam, i chęć usłyszenia o innych tematach, które chcielibyście usłyszeć, jak wypowiadamy się wspólnie, to również piszcie w komentarzach. Zapraszam was też na Wilczą Watachę. To, co widzicie teraz przed oczyma, to jest Wilcza Watacha, Discord Wilczej Watachy, gdzie spotykają się fani gier, książek, filmów, wszystkiego, co jest związanego z fantastyką. Ludzie niezwykle pozytywnie zakręceni, gdzie potrafimy do białego rana siedzieć i opowiadać sobie o tym, co nas tak naprawdę kręci i co nam w duszy gra, jeżeli chodzi o fantastykę. Maćku, nie chodzę do kościoła, odpowiadam ci na to, jestem poganinem, starowiercą, często o tym to podkreślam w swoich podcastach i tyle. Nie wiem, na ile to jest istotne, ale taki właśnie jestem. A tymczasem słuchajcie... Błagam cię, tylko nie przyjść na nasze wesele w ubranym... I zamierzam właśnie przyjść jak stary szaman. Nawet tak wyglądam, jak taki dziad borowy, więc myślę, że akurat będę pasował. Wracając do tematu, moi drodzy, i do końcówki, serdecznie dziękujemy wam za uwagę. Był ze mną Ragnarok. No hej, hej. Była z nami gościnnie Sara Temer. Papa. A ja jestem Maurycy Wilk i dziękuję wam wszystkim za uwagę i zapraszam na nasze kolejne produkcje. Cześć. Zakończyłeś już? Jeszcze nie. Coś mi się stało.
Materiały Jest pozycyjne. start, próba mikrofonu. Postprodukcja.